Cześć, witajcie ziomeczki, z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko farmić letnie talony. Zapraszam do oglądania. Jeszcze chciałem powiedzieć tak na wstępie, że jednak to są przygodowe talony, nie letnie, ale to są te same talony, co były letnie, bo one też mają takie słoneczko tutaj właśnie narysowane. Da się sprawdzić pola? Nie da się. Okej, słuchajcie, więc tak, zaczynając od tego, jak je farmić, do czego będą nam te potrzebne talony, i właśnie najszybszy sposób na ich farmienie. To tak, zacznijmy od tego, do czego będą nam potrzebne. Jeżeli nie macie tych lamy, które są aktualnie w sklepie, czyli pirackich lam, to zachęcam do otwierania, ale oczywiście niedużo, nie otwierajcie do oporu, gdyż te talony najprawdopodobniej będą też dostępne do jubilam. Dlatego polecam sobie zbierać, już mam 21 tysięcy, więc 21 jubilam, bo jubilamki będą po 1000 talonów, nie po 500, tak jak są te akurat. I dzisiaj w fajny sposób możecie sobie zacząć już teraz farmić właśnie na te lamki i później otwierać, jeżeli nie macie jakichś schematów czy czegoś. Bardzo fajna sprawa, już wam pokazuję ten sposób. Ten sposób jest bardzo prosty, bardzo fajny i bardzo szybki. Bardzo szybki w porównaniu na przykład do gier wojennych, jest dużo szybszy, bo można aż 400 talonów za 6 minut grania. Więc tak, to jest nasz rekord. I zacznijmy od tego, o co chodzi w tym sposobie. W tym sposobie chodzi o lochy, więc przejdźmy sobie do gry. Dokładnie chodzi o lochy, które nazywają się grota. Grota, w moim przypadku jest to 8-8, gdyż tam są najsłabsze mobki, a moc jakby nie daje dużo więcej talonów, gdyż na samej grocie dostajemy bazowo 144 talony za samo zagranie. Dodatkowo na tej grocie możemy spotkać 4 mini bossy na końcu plus jeden dodatkowy, który jest przed drzwiami w pierwszym lub drugim sektorze. No i zabijamy sobie 5 bossów. Do czego nam będzie te 5 bossów? Gdyż za 5 bossów mamy zadanie powtarzalne, czyli zlikwiduj 5 bossów. Dostajemy kolejne 150 talonów za jedną gierkę. Powtarzam, bo likwidujemy 5 mini bossów. Dodatkowo jedna osoba, która z nami gra, ewentualnie jeżeli grasz solo, rozwala sobie przy okazji urny, czyli te złote pojemniki. No i dzięki czemu dostajesz kolejne 100 talonów. Czyli podsumowując, 100 talonów za urny, 150 talonów za bossy, czyli mam już 250. Dodatkowo 144 talony za zagranie gry, czyli mamy w sumie 394 talony, czyli to jest prawie 400 talonów za zagranie jednej gierki, a jedna taka gierka w lochach może trwać w rekordowym przypadku, bo my z polskim zrobiliśmy to w 6 minut, teraz macie aktualnie screena na ekranie, jak zrobiliśmy w 6 minut te lochy, więc jeżeli poznacie mapkę, jeżeli będziecie sobie speedrunować, poznacie sposoby, jak szybko przechodzić pomiędzy poziomami, to możecie bardzo szybko zdobyć te talony. No i teraz na końcu pokażę wam w sumie speedruna, przyspieszoną gierkę w tych lochach. Dlaczego? Dlatego, żebyście mniej więcej poznali, którędy możemy iść, którędy możemy właśnie sobie skrócić granie, jakieś fajne przejścia. Ja będę sobie speedrunował postacią pod szybkie bieganie. Jeżeli nie wiecie, jakimi postaciami grać, w linku w opisie, w pierwszym linku w opisie macie filmik, mój ostatni, z postaciami, jakimi najlepiej grać lochy. Też macie tu w karcie, po lewej stronie. I możecie sobie zobaczyć po tym filmiku, jeżeli byście chcieli speedrunować bardzo szybko, tam macie 3 fajne buildy do grania lochów. A teraz, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do omówienia, jak grać. Okej, jeszcze przed speedrunem chciałem wam powiedzieć, jeżeli ktoś nie grał lochów, na czym polega granie lochów aktualnie. Mówimy tutaj o grocie, więc tak, na początku musimy zbić 3 monolity na każdym z poziomów. Poziomów jest 4, plus dodatkowo jest ten pierwszy poziom, czyli razem 5 poziomów. No i tak, na poziomie startowym zbijamy 3 monolity, znajdujemy klucz cienia. Za trzecim monolitem wypada kolejny klucz i mamy 2 klucze. Jeżeli mamy 2 klucze, udajemy się do drzwi, by je otworzyć. Polecam wam nauczyć się powoli lochów, żebyście mniej więcej wiedzieli, w którym miejscu znajduje się klucz cienia, jakie monolity pojawiają się najbliżej siebie, żeby najszybciej rozwalić na przykład miniganem. Oczywiście odwołując się tutaj do filmiku z buildami, który nagrałem ostatnio. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam o tym filmiku, jeżeli chcecie zobaczyć sobie najlepsze buildy pod lochy.
No i tak, zbijamy sobie trzy monolity, znajdujemy jeden klucz losowo i mamy już w sumie dwa klucze, bo jeden z monolitów i jeden znaleziony losowo. Idziemy do drzwi i otwieramy następny poziom. Czyli tak, mapka startowa, trzy monolity, znajdujemy klucz, otwieramy drzwi. Pierwsza mapka, trzy monolity, znajdujemy klucz, otwieramy drzwi. Druga mapka, trzy monolity, znajdujemy klucz, otwieramy drzwi, szukamy minibossa. W przypadku groty szukamy tutaj minibossa. Tak jak mówiłem, on się znajduje najczęściej przy drzwiach, na pierwszym lub drugim poziomie, nie na tym poziomie startowym, od razu mówię. Czyli pierwszy albo drugi poziom, ten poziom startowy będziemy nazywać poziomem zerowym jak coś. Więc tak, na pierwszym albo drugim poziomie znajdujemy jednego minibossa i musimy go zabić. Zazwyczaj jest to gruchotacz, ale niekoniecznie. Przechodzimy do mapki trzeciej. Na trzeciej mapce tak samo rozwalamy trzy monolity, dostajemy klucz z monolitów, znajdujemy jeden klucz dodatkowo. Uwaga, na trzeciej mapce, tej ze statkami pirackimi, klucz może być ukryty w zagadce, czyli w tym znaku zapytania. Wtedy musicie znaleźć taki błyszczący, losowo rozstawiony na mapce przedmiot, który otworzy wam tą zagadkę. Więc też najlepiej sobie pograć troszeczkę, ogarnąć jak to będzie wyglądało. No i dodatkowo przechodzimy sobie na czwarty poziom. Na czwartym poziomie mamy cztery bossy lasery. Musimy je zabić i po czym gdy je zabijemy, wygrywamy gierkę. Więc teraz będziecie mieli dalszą część speedrunu. Obejrzyjcie sobie na spokojnie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Ewentualnie subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie, pamiętajcie właśnie też o tym filmie z buildami. Polecam też wpisanie kodu Sasek Game w sklepie Fortnite. Dzięki za oglądanie, ja byłem Sasek i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!